Przedsiębiorczość w tej chwili, przedsiębiorcy, pracodawcy mają naprawdę trudno. Wiemy, że pandemia dotknęła bardzo mocno przedsiębiorców, a to za tym idzie miejsca pracy. Dzisiaj chcielibyśmy krótko podsumować, co wydarzyło się w ciągu tych ostatnich tygodni, w ciągu tych ostatnich miesięcy, w jaki sposób pomogliśmy, wsparliśmy przedsiębiorców, ale to też nie jest nasze ostatnie słowo. Zdajemy sobie sprawę, że przedsiębiorcy i pracownicy będą tego wsparcia mocno potrzebować. To już ponad 87 miliardów, które trafiły do polskiej gospodarki po to, aby utrzymać ponad 2 miliony miejsc pracy. W samym województwie kujawsko-pomorskim mówimy o ponad 4 miliardach. Ponad 700 firm z tego województwa skorzystało z pomocy. Utrzymaliśmy około 8 tysięcy miejsc pracy w ten sposób. W miniony piątek Sejm przyjął ustawę, która została przygotowana z inicjatywy pana prezydenta Andrzeja Dudy o bonie turystycznym. Jesteśmy w miejscu, w którym dzisiaj odpoczywa wiele osób, które na mapie województwa, ale także na mapie Polski kojarzy się jednoznacznie z turystyką. Dzięki temu wsparciu ponad 4 miliardy złotych trafi do polskiej branży turystycznej. To zarówno baza noclegowa od agroturystyki poprzez hotele, ale także to wsparcie dla firm, które organizują wypoczynek i dzieciom w obozach harcerskich, obozach sportowych, ale także dla dorosłych. Beneficjentami bonu będą dzieci. Będzie ponad 6,5 miliona dzieci, które otrzyma bon w wysokości 500 zł. Dzieci z niepełnosprawnością otrzymają podwójną wartość, to otrzymają 1000 zł. To także bardzo nowoczesne rozwiązanie, ponieważ to nie gotówka wpłynie na konta rodzin, ale cyfrowy czek. I ten cyfrowy czek będzie można zrealizować u tych podmiotów, o których przed chwilą wspominałam. Ale to nie wszystko. Zdajemy sobie sprawę, że dni wychodzenia z pandemii to także konieczność dostarczenia kapitału inwestycyjnego. Kapitału, który sprawi, że będą inwestowały samorządy. Mówił o tym dziś w Krakowie pan prezydent Andrzej Duda. Po to, aby poziom inwestycji nie osłabł. Po to, aby tak jak dotychczas największy strumień pieniędzy, jaki trafia na polski rynek, a są to środki, które trafiają w zamówieniach publicznych, nie zwęził się, aby on ciągle był duży. Dlatego także przyjęliśmy w piątek ustawę, która pozwoli wesprzeć wszystkie polskie gminy i wszystkie polskie powiaty. Mówimy o kwocie 5 miliardów złotych, która będzie podzielona między wszystkie polskie gminy i miliard, który trafi do powiatów. Zgodnie z algorytmem przyjętym dla Inowrocławia i wszystkich gmin w powiecie inowrocławskim to będzie kwota 15 milionów złotych. Będzie ją można wydać na dowolnie wybrane przez samorząd, uzgodnione mamy nadzieję z mieszkańcami, inwestycje. Szkoły, żłobki, drogi, przedszkola, wszystkie inwestycje publiczne, które mogą być, które są już w realizacji, będą mogły być dofinansowane, które zostały zaplanowane. To będzie także można wykorzystać jako wkład własny do inwestycji realizowanych z innych środków publicznych, na przykład z Funduszu Dróg Samorządowych.